dwaj płascy stali na balkonie peryferyjnej willi. Noc była już w pełni i tylko z kosmosu dolatywały kwilenia zdziczałych sputników, które od wielu lat, pozostawione samym sobie, łączyły się w pary, rozmnażały, dowolnie zmieniały prędkości kosmiczne, ale wszystko bez głębszego przekonania. Tymczasem noc, jak zwykle na krańcach miasta, przesiąknięta zapachami odrodzonej przyrody, gęsta rozmaitymi pudrami, odekolonami i deofamami, trwała ciepła i dwuznaczna. Wokół domu w ogrodzie towarzystwo lśniące kolorowymi toaletami bawiło się w najlepsze. Była to zresztą tradycja przyjęć u Hugona, od 40 lat nazwanego Hugonetką. A tamta apetyczna brunetka? To Karol, wiceprezes Towarzystwa Ochrony Bezdomnych Piesków. A ta ruda? Henryk, członek zarządu Związku Honorowego do Karmiania Ptaszków Przelotnych. Wszyscy tutaj mają jakieś funkcje. Naturalnie, Phil. Miejscowe społeczeństwo charakteryzuje się tym, że nie ma w nim, wyrażając się po wojskowemu, szeregowców. Po prostu są sami generałowie. Chyba raczej generałowe. I dobrze wam z tym? A jaki jest wybór? Rezerwat? Karolina na przykład, chciałem powiedzieć, Karol zbiegł z rezerwatu 20 lat temu. Antoni i ja ukrywamy się w tych szatach od czasu wielkiego sufrażu. Bez przerwy musimy się mieć na baczności. Pełna konspiracja. Ale trudno uwierzyć, że tyle lat nikt was nie zdemaskował. A ty, przyjacielu, poznałbyś, że te czarujące niewiasty, które tam gaworzą, szydełkują, robią na drutach, plotkują i co rusz poprawiają makijaż, to wszystko 100% wspaniali mężczyźni? Ach. Marcin Golski, Matriarchat, część trzecia. Zeszli do ogrodu. Maciejka z aerozolów pachniała mocno. Wokół panowała atmosfera swobodnego rozbawienia, a przecież kobiecość ciążyła wszystkim obecnym. Kto mógł, wymykał się do piwnicy pobawić w małego majsterkowicza, pociągnąć swajeczki, pokląć, wsłuchując się w pozornie beztematyczne gaworzenia, można było spostrzec, że dotyczą one polityki, pornografii i tym podobnych spraw, a barwne kompotierki kryją w sobie wysokoprocentowe leguminy. Nigdy nie nauczę się żyć w takich warunkach, Hugo. Kiedy widzę tę całą inscenizację, czuję wstyd. My, panowie, stworzenia. Nie przywykniesz, stary, przywykniesz. Kiedy nic nie można zmienić, trzeba to polubić. Nigdy! A propos, nie wiesz, gdzie się podział mój młody kompan Ted? Zaszył się gdzieś z tą młodą dziewczyną, która przyplątała się za wami. Oby tylko nie napytali nam biedy. Piękna noc, Małgosiu. Tak, płaski? Nie mów płaski. Mów mi Ted. Dobrze, Ted. Ale wiesz, jakoś mi tak dziwnie. Co? Ciągle się mnie boisz? Nie. Przecież dla ciebie uciekłam z domu. Ciekawe. Zawsze uczono mnie, że płascy to zwierzęta głupie, brudne, leniwe, a ty jesteś wyjątkiem. Nie jestem żadnym wyjątkiem. Wszyscy mężczyźni są tacy. Silni i delikatni, odważni i czuli. Wiesz, Ted, dawno chciałam cię o coś zapytać. Mama nigdy nie chciała mi tego powiedzieć, ale ty pewno wiesz. Ty pewno wiesz, do czego w dawnych czasach służyli mężczyźni. Bo ja wiem, Phil nazywał to miłością. Co to za śmieszne słowo. Ciekawe, co to może być dokładnie. Coś do jedzenia? Możliwe.
Phil czasem wspominał o swojej młodości. Na przykład mówił, no, co to był za romans. Pożerałem ją wzrokiem. Aha. Usta jak maliny, nogi maliny. Jak marzenie. To no, może być jakaś wskazówka. Usta i nogi. Aha. Usta i nogi. Tylko w jakim kontekście? Tego już nie wiem. Co z tego mogło wyniknąć? Phil mówił, że w najgorszym wypadku dzieci. Dzieci powstają w próbówkach drogą syntezy DNA. Twój przyjaciel cię obujał. A wiesz co? Co? Jak chcesz, to możesz mnie trochę nadgryźć. Widziałam kiedyś na starym rysunku płaski, kąsający kobietę w dłoni. Całujący. Dotykający ręki, tylko ustami. A pyton też nawilża ofiarę przed konsumpcją. Ale dla ciebie zrobię wszystko. Całuj, konsumuj. Jak? No, średnio. Co ci ludzie widzieli w tym specjalnego? Wiesz, skoczę na dół do ogrodu i zapytam Phila. Dobrze, zrób notatki. Bardzo chciałabym spróbować metod naszych dziadków. Też bym chciał. O, jesteś ten. Wiesz, nauczyłem się już ściegu tego, jak to się nazywa? Krzyżykowego. O. No, ale ja muszę z tobą porozmawiać, Phil. Nie mam czasu. Pan Antoni obieca nauczyć mnie manikiry. Ale to bardzo ważne. Musisz mi służyć swoim doświadczeniem, rozumiesz? Wspominałeś już dawno temu, zdarzało się, że między kobietą, między kobietą i mężczyzną rodziła się miłość. Ale zacząłem już zapominać. Zresztą teraz to niemożliwe. Wszystkie kobiety zażywają co rano antyamu. A to je zabezpiecza przed seksem. Małgosia nie zażywa. Dla niej byłoby lepiej, żeby zażywała. Koledzy, uwaga, jakaś autentyczna kobieta stoi pod bramą. To moja sąsiadka, pani Irena. Uwaga, panowie, gramy. Aha, to pani Ireno. Proszę, jak to miło, że pani wpadła. Proszę pani, co za nieszczęście. Niech pani nas nie przeraża. Drogie pani, sama jestem. A to kto? To moja kuzynka Filipa, nie tutejsza. A to jej wychowanka. Tekla. Bardzo mi przyjemnie. Proszę, kochanych pań, nieszczęście. Dwóch płaskich jest w mieście. Najprawdopodobniej są oni przebrani w szaty kobiety. To przecież niemożliwe. To strach! Ale to nie wszystko. Płascy uprowadzili podstępnie córeczkę pani Zofii, Małgosię. Małgosię? W twoim wieku, miła kochaneczko, w twoim wieku. Ty też powinnaś się mieć na baczności. Aż mi plecy ścierpły. Mogę pani Antosiu rozmasować. Mam znakomitą maść pieprzową. Dziękuję. Ale ja nie o tym. Zosieńka zwołuje na radę i zaprasza wszystkie panie do siebie. Panią Hugonetkę, panią Antosię, pani Filippo. Też by się nadało. Ale ja muszę się opiekować moją kuzynką. Takie to płochy jeszcze przenikliwe. Nie ma co tracić czasu, moje panie. Idziemy. Idziemy. Raz, dwa, trzy. Trójkami w rytmie na 3/4 maszerowali przez uśpione miasto wśród kamieniczek zapiętych na guziczki, herlawych drzewek w gorsecikach ortopedycznych i tak doszli do północnych przedmieść. Świtało. Krówki akuratnie wypędzono na pastwiska. Dobrze, że nie było Phila, bo widok jałówek w staniczkach i łowickich spódniczkach mocno by go zdziwił. Za krówkami wybiegł piesek, owczarek, ubrany przepisowo w beżowe pumpy. Gospodarka w tych okolicach bowiem opierała się głównie na niewzruszonej moralności i trójpolówce. I tak raz, dwa, trzy dotarli do domu pani Zofii. Jak wiadomo z poprzednich odcinków, siostry Phila, która po opuszczeniu przez niego rezerwatu udzieliła mu schronienia. Teraz, po ucieczce córki, gorzko żałowała okazanej litości. Drogie panie, co?
co tutaj? Wrogowie są w mieście. No, może byli i już odeszli? A jeśli nie? W przebraniu mogą krążyć po okolicy. Boże! Święte słowa, pani Ireno. To kreatury nieprzebierające w środkach. Któż zaręczy, że nie znalazły gdzieś schronienia? A któż by chronił płaskich? Właśnie! A jeśli w mieście jest kilku innych zakonspirowanych płaskich? To niewiarygodne, przecież ja pracuję w policji. Moje złote. Lepiej być ostrożnymi. Tak. Mam pewien projekt. Jutro postawię go na radzie. Poprzemy cię wszystkie, moja kochana. Musimy dokonać weryfikacji kobiet w tym mieście. Musimy sprawdzić płeć wszystkich obywatelek bez wyjątku. Uwaga! Ona zemdlała biedactwo. Rozepnę jej bluzeczkę. Już ja się nią zaopiekuję. Rozumiem, że wszyscy są za. A więc drżyjcie, płascy, jeśli kryjecie się gdzieś wśród nas. Stary, wyrzucony w ramach detechnizacji robot kuchenny, który od wielu lat wegetował na skraju śmietnika, żywiąc się odpadkami i rzadkimi wyładowaniami atmosferycznymi, przysłuchiwał się temu z uwagą. Od lat z kolegą zdziczałym komputerem marzył o powrocie epoki techniki, automatyzacji, cybernetyki, o powrocie mężczyzn. Pomagał też jak mógł kryptomężczyznom, którzy w drodze rewanżu podkręcali mu czasem prądnicę. Teraz ogarnął go strach. Czuł klapę konspiracji i koniec nadziei. Zasłonił amperomierze chwytnymi czułkami i zaczął łkać żałośnie. Ale dalszy ciąg miał nastąpić.